dwóch mistrzów świata, Olek i Piotrek Śliwka. Piotrek, pytanie najpierw do ciebie pozwolę sobie zadać. Kto pierwszy zadzwonił z gratulacjami po wygranym meczu? No, Olek pierwszy zadzwonił. Miałeś naprawdę taki dobry czas? Nie, to obstawiałbym. Zadzwoniłem, ale my mieliśmy też mecz, także zadzwoniłem od razu jak mogłem, ale na pewno dużo gratulacji spływało i od rodziny, i od znajomych, także jest się z czego cieszyć. Mimo, że to był mecz kadry seniorów, większą dzisiaj gwiazdą był Piotrek. I pękałeś z dumy? Oczywiście. Tutaj, jak wcześniej mówiłem, śledziliśmy wyniki, przynajmniej ja oglądałem wszystkie mecze. Śledziłem zmagania chłopaków i gdy Marek Magiera podczas meczu z Portugalią oznajmił, że chłopaki wygrali Mistrzostwo Świata, to oczywiście, że wielka duma, wielka radość i super, że młodzież idzie w ślady starszych zawodników. Myślę, że przyszłość polskiej siatkówki jest w dobrych rękach. Troszkę sobie posłuchajmy. Piotrku, podglądasz trochę, jak brat gra? Wzorujesz się na nim? Podglądam, wzoruję. Uczę się też na słabościach oczywiście, na dobrych stronach. No i... To czego byś się chciał nauczyć od swojego brata, czego lepiej nie powtarzać? Myślę, że chciałbym się nauczyć gry z blokiem. No i nie znajdę teraz tak cechy, której chciałbym nie powtarzać. Tylko ładnie o tobie. Olek, to twój moment na to, żeby pogratulować bratu troszeczkę przed nami, przed mediami. Już gratulowaliśmy sobie, ja mu gratulowałem, także jak pójdziemy dalej, to będziemy sobie, jak znajdziemy się w domu w jednym czasie, uda się przed świętami może jeszcze znaleźć się w domu, to na pewno sobie będziemy to wspominać, będziemy to świętować. Na razie Piotrek wraca do szkoły, będzie się uczył do matury, a my, mam nadzieję, w Mistrzostwach Europy będziemy wygrywać mecz za meczem i też zdobywać najwyższe cele. Co są powodzenia teraz na maturze, to następny cel? No jest to ciężki cel przede mną, ale myślę, że dam radę.